W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów zgromadzonych w Kaplicy Matki Bożej i pielgrzymów duchowych łączących się z nami przez media. Z tego miejsca, gdzie nieustannie przypominana jest prawda, że Matka Boża jest wielką chlubą naszego narodu. Przyzywamy jej wstawiennictwa i na ołtarzu Jezusa Chrystusa składamy wszystkie nasze intencje. Witam grupy zorganizowane, a wśród nich pielgrzymkę z parafii Huszlew w diecezji siedleckiej, Dziękczynna, dzieci pierwszokomunijne z księdzem Kazimierzem Jóźwikiem. Wśród intencji tej mszy świętej Dziękczynno-Błagalna za życie Stanisławy Mikołajczyk, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Zagrodzkiej, ksiądz Daniel w intencji dziękczynnej za dar narodzin Amelii, za jej rodzinę, prosząc o wszelkie potrzebne łaski oraz o wzrost wiary w rodzinie. Pozostali kapłani sprawują tę mszę świętą w intencjach Panu Bogu wiadomych. Na początku uznajmy, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukując Cię w mym wnętrzu, gdy Twe sądy jawią się na ziemi. Mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie. Staliśmy, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty powstałeś. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu. Takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się w bólu z bólu, jakbyśmy mieli rodzić. Ducha Zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości, spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Oto Słowo Boże. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Twoi słudzy bowiem miłują Jego kamienie, żalem ich przyjmują Jego gruzy. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bóg z wyżyn nieba spogląda na bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby uwolnić skazanych na śmierć. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, czciciele Matki Najświętszej, w osobie Jezusa Chrystusa Bóg jest z nami. Nie tylko towarzyszy nam w życiu i obejmuje nas swoją opieką, ale wchodząc w nasze życie, staje się jednym z nas. Pokazuje, jak żyć prawdziwie i razem z nami dźwiga ciężar życia. A właściwie proponuje coś odwrotnego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wierzący czy niewierzący, wszyscy odczuwamy utrudzenie i obciążenie. Takie jest nasze życie, pełne trosk i trudności. Nikt nie jest od tego wolny. Jedni szukają ratunku i pomocy w Bogu jedynym, Jezusie. Inni w sobie i tym, co udało się zdobyć i nagromadzić. Jeszcze inni ufają tylko współczesnej nauce, a i znajdują się tacy, którzy szukają sobie nowych bogów i bożków, w których pokładają ufność. Każdy szuka, nie każdy znajduje. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas do tego, aby przyszli do Niego wszyscy, którzy czują się utrudzeni i obciążeni. Co nas najbardziej obciąża? Przede wszystkim grzech, który gniecie, uciska. Naszym ciężarem są wady, których nie możemy się pozbyć, z którymi sobie nie radzimy. Nasze słabości, które nas przygniatają i szkodzą naszym bliskim. Naszym ciężarem jest drugi człowiek, który nas drażni, denerwuje, na którego ciągle narzekamy, z którym nie potrafimy się dogadać. Naszym ciężarem jest choroba, która daje o sobie znać. Ciężarem są zmartwienia, niepokoje, trudne problemy związane z pracą, domem, rodziną. Jedni narzekają, inni szukają pomocy u przyjaciół. Jeszcze inni topią zmartwienia i problemy w alkoholu. Ale to żadne rozwiązanie. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Podkreślone jest słowo wszyscy, gdyż każdy człowiek zalicza się do tej kategorii ludzi, ma prawo skorzystać z zaproszenia. Oczywiście Jezus nie obiecuje tego, że znikną wszystkie problemy. Nie liczmy na to. Wręcz przeciwnie, Jezus mówi o wzięciu Jego jarzma na siebie, co może dać ukojenie dla duszy. Pomimo, że współcześnie w Polsce nie używa się już praktycznie jarzma w postaci drewnianej ramy zakładanej na kark zwierząt, które pracowały na polu, zapewne każdy z nas ma jednoznaczne skojarzenia z tym słowem. Jarzmo kojarzy nam się z uciskiem i ciemiężeniem, z uczynieniem kogoś poddanym. A dziś słyszymy w Ewangelii, że Jezus dokłada kolejne wymaganie. Dźwiganie jarzma, które przecież zniewala, przytłacza, ciemięży.
W języku Starego Testamentu jarzmo było obrazem posłusznego poddania się prawu Bożemu, uznaniem, że Bóg jest jeden i obrazem przestrzegania Jego przykazań. Jarzmem Jezusa jest przyjęcie przez nas woli Pana. Brzemieniem są szczegóły Jego woli, które mamy wypełniać nawet za cenę cierpienia z tego powodu. Przyjmując jarzmo w duchu miłości, stwierdzamy, że Jego ciężar jest istotnie lekki, a podejmując brzemię szczegółów woli Pana, nawet za cenę cierpienia, dzięki pomocy jarzma miłości stwierdzamy, że ciężar brzemienia maleje. Miłość zmniejsza ciężar każdego brzemienia, ułatwia każde zadanie, pociesza w każdym smutku, uświęca każdy ból i otacza aureolą szczęścia nawet najmniejsze przedsięwzięcia i najbardziej pospolite rzeczy. Dziś wielu ludzi próbuje zdjąć z siebie jarzmo Chrystusa, zrzucić Jego brzemię, brzemię Bożych przykazań. Żyjemy w czasach, które z zasady nie uznają pojęcia grzechu. Wolność, tolerancja i demokracja zastąpiły wiarę, nadzieję i miłość. Prawem człowieka nazywa się zabijanie nienarodzonych dzieci. Jarzma czy brzemiona przyjęte od świata i po światowemu mają prawo okazać się gorzkimi i nieznośnie ciężkimi. Jedynie Jezusowe jarzmo, przez Niego dane i zadane, przez Niego też objaśnione, niezawodnie okazuje się zgodnie z Jego solenną obietnicą jarzmem słodkim, pełnym sensu, twórczym i owianym wielką nadzieją. Codziennie przeżywamy sytuacje, gdy trzeba wiele położyć na ewangelicznej szali i uczyć się cichości i pokory. To nie jest ani lekkie, ani łatwe, ale korzystniejsze od każdej innej drogi, jaką proponował i proponuje nam świat. Jakkolwiek ciężkie byłoby jarzmo, które nam nałożono, miłość czyni je lekkim, powie święty Augustyn. Tu chyba należy dopatrywać się klucza do zrozumienia sensu słów Jezusa. On nie nawołuje nas do czegoś, co by nas przytłaczało i zniewalało, ale zachęca do podejmowania życiowych decyzji w kluczu miłości i wolności. Gdy człowiek kocha to, co robi i gdy podejmuje się tego w sposób wolny, wówczas życie staje się lekkim, chociaż innym może wydawać się, że on sam jest obciążony ponad własne siły. Choć czasem jarzmo Ewangelii wydaje się nie do uniesienia, nieustannie przemienia nas w nowych ludzi. Nowych nie znaczy perfekcyjnych, ale takich, którzy utożsamiają swoje życie z Bożą miłością, dzięki czemu to życie nabiera innego kształtu, a dusza znajduje prawdziwe ukojenie. Wpatrujmy się w Maryję, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, ale nie zachował od trosk doczesności. Ona przyjęła szczerze wolę Boga i Jego zasady. Jej pokora, ufność i posłuszeństwo pozwalała przyjmować wszystko, co niósł dzień. Prosiła tylko Boga, żeby jej udzielił potrzebnych umiejętności. W pokorze przyjęła wolę Boga, żyła w cieniu Syna, doświadczała niewymownego
cierpienia, patrząc na Jego śmierć. Pomimo, że w ludzkim wymiarze wszystko się waliło, kończyło i rozpadało, w ostatecznym ubóstwie, bezradności Maryja pozwoliła sobie zadać ranę do końca. Miecz boleści przeszył jej serce. Oddała się całkowicie w zawierzeniu Bogu. Niech mi się stanie według Twego słowa. A jednak nigdy nie skarżyła się, niczego nie komentowała, nikogo nie obwiniała, nie osądzała. Akceptowała w całości plan Boży, realizowała go z ufnością i miłością. Nie było w niej najmniejszej dawki pychy. W jej serce nigdy nie wlała się nawet najmniejsza kropla trucizny, jaką jest pycha. Ufając Bogu i trwając z Nim w bliskiej więzi, w pełni akceptowała siebie, swoje miejsce i rolę do spełnienia. Dlatego jest dla nas najpiękniejszym wzorem pokornego zaufania Bogu. Niech wstawia się za nami do Boga i wybłaga nam taką wiarę, jaka była jej udziałem, byśmy razem z nią mogli wielbić Boga na wieki. Niech nas połączy wspólna modlitwa, którą teraz kierujemy do Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, błogosław wszystkich wierzących, aby byli prawdziwymi zwiastunami Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby rządzący naszą ojczyzną zawsze kierowali się dobrem wspólnym i szacunkiem do każdego człowieka. Ciebie prosimy. Panie Jezu, niech rodziny chrześcijańskie będą Bogiem silne, przepełnione wzajemną miłością, serdecznością i współczuciem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarz swoimi łaskami biednych i samotnych, aby nigdy nie tracili wiary w Twoją obecność pośród ludzi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, daruj naszym bliskim zmarłym grzechy, które popełnili w czasie ziemskiego życia, i wprowadź ich do nieba. Ciebie prosimy. Panie Jezu, bądź z nami w każdej chwili życia. Błogosław nam i naszym bliskim. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Ty nas przynaglasz, abyśmy nieustannie się do Ciebie zwracali. Błogosławimy Ciebie całym naszym sercem za wszelkie dobrodziejstwa, których nam udzielasz. Tobie chwała przez wszystkie wieki wieków. Oh.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Komunia Święta jest rozdzielana przez środek kaplicy, dlatego gorąca prośba o zrobienie miejsca dla kapłanów.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przestawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matce Najświętszej, pragniemy zawierzyć siebie samych, nasze rodziny, parafie, wspólnoty, wszystkich pielgrzymów, wszystkie nasze sprawy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.